25 marca 1934 roku w Krakowie otwarto ambulatorium dla małych zwierząt. W zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa znajduje się fotografia wykonana przez Agencję Fotograficzną Światowid, na której uwieczniono jedną z sal tego ambulatorium. Przedstawia ona sanitariusza, Władysława Wiśniewskiego, który troskliwie obejmuje łaciatego spaniela. Inicjatorem stworzenia w Krakowie ambulatorium dla czworonożnych pacjentów był Związek Opieki nad Zwierzętami. Instytucja ta działała na rzecz ochrony praw zwierząt od 1928 roku. W szeregach związku udzielali się znani krakowianie z różnych środowisk. Muzycy, aktorzy, prawnicy, radni miejscy. Do najaktywniejszych należeli m.in. pianistka Kazimiera Treterowa i aktor Zygmunt Nowakowski, który mawiał o sobie, że w Krakowie mają go za nieszkodliwego wariata, gdyż stale upomina policjantów o znęcanie się nad końmi. Sztandarowym projektem związku było stworzenie i utrzymanie w Krakowie ambulatorium dla zwierząt. Stało się to możliwe przy znaczącym wsparciu Mieczysława Kaplickiego, ówczesnego prezydenta miasta, dzięki któremu pozyskano lokal przy ulicy Zwierzynieckiej 42. Dwie jasne sale wypełnił nowoczesny sprzęt. Niskie opłaty przyciągnęły nawet tych, którzy dotąd nie leczyli swoich zwierząt. Skalę zainteresowania mieszkańców ukazują statystyki. Tylko w ciągu pierwszego roku funkcjonowania udzielono aż 2,5 tysiąca porad. Co ciekawe, wykonywano tu również zabiegi pielęgnacyjne. Przeszkolony przez instruktorkę z Wiednia sanitariusz, poza udzielaniem pomocy chorym zwierzętom, zajmował się także strzyżeniem i trymowaniem psów. Ambulatorium działało nieprzerwanie przez cały okres istnienia związku, aż do jego likwidacji w 1949 roku.